Które, jak miesiąc temu powiedziałem, są takie bardzo praktyczne. O różnych rzeczach już mówiliśmy. Dzisiaj powiemy o kolejnej ważnej, bardzo ważnej sprawie. Z tym, że od razu mówię, że temat zostanie, mam nadzieję, że dosyć jasno naświetlony, oświetlony, jak kto woli. Natomiast jest to raczej zachęta do osobistego studium Bożego Słowa, a przede wszystkim do spojrzenia takiego osobistego na własne życie i podjęcia ewentualnych decyzji, jeśli będzie to wymagało jakiejkolwiek decyzji. Jest takie odwieczne pytanie. Jeśli jestem wierzącym człowiekiem, to w moim życiu ile zależy od Boga? A ile zależy ode mnie. Zachęca nas się do służby, zachęca nas się do świętego życia. I wiele ludzi zadaje sobie to pytanie, ile w tym wszystkim zależy od Boga, ile w tym wszystkim zależy ode mnie? Pamiętajmy również, że może być przekroczona granica, ta granica nazywa się religią. Ona wtedy jest przekroczona, gdy bazujemy przede wszystkim na tym, co może człowiek. Na tym, co potrafi człowiek, na tym, co jest w stanie człowiek zrobić. Tam granicę możemy przekroczyć w drugą stronę, i po drugiej stronie możemy postawić takie zjawiska jak, jak iluminacje duchowe, jak dążenie do jakichś duchowych, głębokich przeżyć. Podkreślam, dążenie, samoprzeżywanie. Rzeczy niezwykłych z Bogiem nie z niczym niezwykłym, a wręcz pożądanym, ale nie jeśli jest to dążeniem. Nie jeśli jest to dążeniem. I to oczywiście wyłącza, jakby tą część ludzkiej możliwości. My mamy pewne możliwości, które Bóg nam dał, wspomnimy o nich. Musi być pewna harmonia. Ta harmonia polega na tym, że Bóg błogosławi nas, obdarowuje nas wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności. Słowo wszystko jest tutaj bardzo istotne. My często zapominamy o tym, że Bóg zadbał o wszystko. Wszystko. Podkreślam jeszcze raz to słowo wszystko. Dlaczego tak ważne jest to słowo? Dlatego, że ja nie mówię, że robimy to celowo i świadomie. Ale jesteśmy tak zabiegani często w życiu, iż nawet nie rozumiemy, że staramy się rozwiązywać problemy, które Bóg już dawno rozwiązał, ponieważ On zadbał o wszystko w naszym życiu. Tak więc Boże błogosławieństwo, które daje nam obfitość we wszystkich dziedzinach życia, duchową obfitość, ale jest i nasza odpowiedź na to. Jest nasze powiedzenie, Panie, jestem gotów. Jestem gotów, aby wykonywać wolę Twoją. Pamiętamy z księgi Izajasza, jak Bóg retorycznie dosyć pyta, kogo pośle, kto tam pójdzie. Chodziło o, o poselstwo, które trzeba było zanieść do Izraelitów i Izajasz powiada, Panie, oto jestem, poślij mnie. To jest właściwa postawa. To jest postawa człowieka, który jest gotów być posłany, jest gotów być użyty, używany, jest gotów dołożyć do tej cudownej Bożej części tę swoją niewielką, ale konieczną, aby to, co Bóg daje, mogło zacząć działać. Jeżeli będziemy studiowali Boże Słowo, zobaczymy przedziwną dysproporcję. Nawet pobieżne studium pokazuje tę dysproporcję w sposób bardzo ostry. Na czym ona polega? Mianowicie, kiedy czytamy, co Bóg nam daje, jak Bóg nas wyposaża, to lista się niemalże nie kończy. Ale kiedy Bóg od nas oczekuje pewnych rzeczy, to muszę przyznać, że lista jest niesamowicie skromna. Owszem, ona by może zajęła 3-4 kartki papieru, a 4, gdybyśmy spisali to. No ale gdybyśmy zaczęli spisywać, wszystko, co Bóg dla nas czyni, no, musielibyśmy chyba Biblię przepisać. Zobaczmy, jaka dysproporcja. Nieprawdopodobna dysproporcja. Jaki z tego wniosek? A mianowicie taki, że Bóg niewiele od nas chce. Niewiele. Bóg chce zaledwie kilku rzeczy, o których dzisiaj powiemy, ale najpierw spójrzmy pobieżnie, jak powiadam, ponieważ jest niemożliwością, żeby o temu powiedzieć w 40 parę minut, czy nawet gdyby to trwało 24 godziny, nie dałoby się opowiedzieć. Spójrzmy, co Bóg nam zapewnia w naszym życiu i w naszej służbie. Dzieła apostolskie, rozdział pierwszy. Dotkniemy problemu, który... Ja wiem, nie wiem, czy problemu, zagadnienia, które dla, dla wielu jest problemem. Rozdział pierwszy, wesety 4-5. A spożywając z nimi posiłek, mowa o Jezusie, nakazał im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. Otóż Bóg zadbał o rzecz najważniejszą. Bóg zadbał o to, żeby być nieustannie z nami. Ale nie tylko z nami, w sensie przebywania w niesamowitej bliskości, Boże Słowo mówi, że On jest bliżej niż na wyciągnięcie ręki. Bóg zadbał o coś więcej. Bóg zadbał o to, żeby być w nas. Duch Święty będzie Wam dany. Jest to wyraźna obietnica. Nie jest to związane z naszą postawą, nie jest to związane z naszym dobrym życiem. Bóg daje obietnicę, że wszyscy, Wszyscy, którzy będą chcieli z Nim żyć. Wszyscy otrzymają Ducha Świętego. To jest kluczowa obietnica Boga dla życia człowieka. Bez obecności Ducha Świętego w naszym życiu nie bylibyśmy w stanie żyć innym życiem, jak tym, którym żyliśmy do tej pory. Czasami możemy usłyszeć, jak różni uduchowieni ludzie mówią, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby ludzie Lepiej żyli, żeby ludzkie życie się przynajmniej trochę zmieniło. No to jest za wyjątkiem tego, że to jest bzdura, to jest straszliwa herezja. Jezus nie przyszedł po to, żeby coś poprawiać, ponieważ my nie podlegamy żadnej poprawie. Nasz upadek jako ludzi jest absolutny i całkowity. Tu się nic nie da poprawić. Tu wszystko zostało zniszczone. Słusznie Paweł tutaj przytoczył słowa człowieka, który stwierdził, że bez znajomości Bożego Słowa nie jesteśmy w stanie znać Chrystusa. Powiem więcej, bez znajomości Bożego Słowa nie jesteśmy w stanie nie tylko znać Chrystusa i go rozumieć, ale nie jesteśmy w stanie rozumieć, kim jest człowiek. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego żyjemy. Tak jak żyjemy. Odrzucenie Boga przez człowieka sprawia, że człowiek nie rozumie swojego istnienia, nie pojmuje. Dlaczego? Dlatego, że tajemnica zrozumienia człowieka leży w, pierwszym, w pierwszej księdze Biblii. Ona mieści się w historii stworzenia i upadku Adama. To z tego trzeciego rozdziału pierwszej księgi Biblii dowiadujemy się, kim jesteśmy. Dlaczego tak wygląda nasze życie? Dlaczego na świecie jest tyle zła? To ten trzeci rozdział Biblii mówi nam o przygotowanym ratunku ze strony Boga. Mówi nam o tajemnicy Bożego Zbawienia. To ten trzeci rozdział mówi, że to nie będzie trwało wiecznie, że to się któregoś dnia zakończy. Ten trzeci rozdział mówi nam, że człowiek upadł tak głęboko, że nie jest w stanie żyć świętym życiem, nie jest w stanie niczego poprawić nawet w swoim życiu, ponieważ każde kolejne pokolenie, które nie przybliżyło się wcześniej do Boga, jest coraz gorsze, coraz bardziej oddalone od Boga. Bez zrozumienia tego, co tam napisano, Nikt nie jest w stanie zrozumieć człowieka. Nie pomoże ani psychologia, ani socjologia, ani filozofia, ani żadna religia, ponieważ trzeba poznać prawdę o sobie, prawdę o człowieku. Bóg tę prawdę znał. W związku z czym Jezus nie przyszedł po to, aby nam powiedzieć jak źle żyjemy i nie dał nam wskazówek jak powinniśmy teraz lepiej żyć. Często chrześcijanie zachowują się w taki sposób, jakby zadanie, które im dano, było ponad ich siłę. No bo Bóg chce, żebyśmy nie kłamali, nie kradli, nie oszukiwali, nie cudzołożyli, nie robili wielu rzeczy. Ale tego się nie da, tego się nie da. Ale tak mówią ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa. Tak znają ludzie, którzy może i nazywają się chrześcijanami, ale nimi na pewno nie są, a nie są uczniami Jezusa Chrystusa. Na 100%. Bóg nie daje nam zadań, które są niewykonalne. Niewykonalne. Bóg nie próbował nam trochę pomóc, Bóg nie próbował nam trochę dać błogosławieństwa, trochę nas poprawić z tej, z owej strony, żeby jak postawić takiego człowieka wierzącego przy niewierzącym, no to widać różnicę. W ogóle tego Bóg nie robił i nigdy się tym nie zajmował. Bóg stwierdził jednoznacznie na podstawie Bożego Słowa, o tym wiemy, że stary człowiek, czyli ten, który żyje w grzechu, musi umrzeć. I musi być pogrzebany, bo się do niczego nie nadaje. Z tego powstaje nowy człowiek. Z obietnicy Bożego Słowa, ze zbawienia, które mamy we krwi Chrystusowej, powstaje nowy człowiek w Chrystusie. I żeby ten człowiek mógł żyć tak jak Chrystus, musi mieć tego samego ducha, którego miał Chrystus. A Chrystus miał Bożego Ducha, a więc mamy obietnicę Ojca, która spełnia się w nas. Mamy Ducha Świętego. To jest klucz. I bez tego klucza nie można o swoim życiu nic dobrego powiedzieć. Tak więc pierwsze pytanie, które muszę sobie zadać: jeśli zadaję sobie pytanie, co mogę ja, a co robi Bóg w moim życiu? To pierwsze pytanie, które muszę sobie zadać, brzmi: czy jestem napełniony Duchem Świętym? Celowo nie mówię o chrzcie w Duchu Świętym, bo to jest termin, który często ludzi dzieli, niepotrzebnie zresztą, zupełnie niepotrzebnie. I nie będziemy o chrzcie w Duchu Świętym dzisiaj mówili, ale czy jest w moim życiu żywa obecność Ducha Świętego? Podkreślę jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ Padają uczciwe odpowiedzi, które brzmią: Nie wiem. Ja nie wiem. Jeżeli nie wiesz, to znaczy, że nie ma w tobie Ducha Świętego. Wielki nauczyciel Bożego Słowa, A. W. Tozer, którego książki możemy jeszcze za marne pieniądze kupić w naszej księgarni, stare wydania, w jednej ze swoich książek powiedział w ten sposób: każdy, kto jest napełniony Duchem Świętym, Wie o tym. Jeżeli nie wiesz, to znaczy, że nie jesteś na pełni duchem świętym. Duch święty, który kojarzy nam się z ogniem, który kojarzy nam się z mocą, z siłą, który kojarzy się z ogromną ekspresją. To są jakby. Yy, sposoby jego działania w nas i przez nas, chociaż też jest duchem cichości, pokory, ale to jest zupełnie inna dziedzina. Nie przychodzi do człowieka niespostrzeżenie. Ukrywa się, żeby czasami nikt nie wiedział, że on tam jest, a tu nagle niespodzianka. Jestem, to można między bajki włożyć. Jeżeli nie wiesz, czy masz Ducha Świętego, jeżeli nie wiesz, czy jesteś napełniony Duchem Świętym, to na pewno nie jesteś napełniony Duchem Świętym. Ale jaka jest konsekwencja tego? Dlaczego zanim Bóg wysłał uczniów do jakiejkolwiek służby i pracy, dlaczego zanim pojawił się Kościół, zanim pojawiły się cuda, które były wykonywane ich rękoma, zanim pojawiło się pierwsze kazanie, które przekonało, jak wiecie, trzy tysiące mężów? Dlaczego zanim to wszystko się zdarzyło, Bóg najpierw wyposażył uczniów w Ducha Świętego, dlatego że oni tego nie mieli robić własnymi siłami. Czy oni byli gotowi to robić własnymi siłami? Oczywiście, że tak. Gdyby tak nie było, to by Jezus nie nakazywał im: nie oddalajcie się. Oni, jak zobaczyli Jezusa, który powstał z martwych, jak dotarło do nich, co się stało, jak Tomasz włożył swój palec i sprawdził, że no, rzeczywiście zmartwychwstał. Byli tak porażeni tą sytuacją, że gotowi byli nawet życie oddać, aby o tym głośno wszędzie mówić. Nic nie było ich w stanie powstrzymać. I bądźmy uczciwi, czy ktoś byłby w stanie nas powstrzymać, gdybyśmy byli świadkami takiego wydarzenia? Nikt by nas nie powstrzymał. Ale chodziło o to, żeby oni nie robili tego własnymi siłami, ponieważ oni by to zepsuli od początku. Bo co by głosili? Głosiliby siebie, głosiliby swoją moc, swoje świadectwo, swoją siłę wkładaliby w to. I po miesiącu musieliby sobie zrobić urlop. Nie Byli byliby w stanie wytrzymać tego wszystkiego, co działo się z nimi i wokół nich. Dlatego Jezus mówi: Nie, czekajcie. I to długo czekajcie, oni nie czekali jeden dzień. Na tyle długo czekajcie, aby Duch Święty przyszedł do was. Oni musieli siedzieć, oni musieli przestać liczyć na swoje własne siły, wyrzec się własnych mądrości, nauczyć się posłuszeństwa. O Chrystusie jest powiedziane, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Powiem wam, że zawsze, kiedy czytam te słowa, to po prostu nigdy w spokoju tego nie czytam. Bo to jest jak oskarżenie. On uczył się posłuszeństwa. On, który był posłuszny w sposób doskonały. Oni musieli nauczyć się posłuszeństwa. Musieli nauczyć się, że Bóg przychodzi wtedy, kiedy chce. Że oni są jedynie tymi, który, którzy przyjęli depozyt od Boga i tym depozytem mają służyć innym. Musieli się oduczyć siebie, aby nauczyć się. Chrystusa. Tak jak swego czasu Mojżesz, który, o którym powiedziano, że, co jest zgodne z faktami, że przez 40 lat swojego życia uczył się, jak być kimś. Był jedną z najważniejszych postaci dworu egipskiego. Przez następne 40 lat uczył się, jak być nikim. Był pasterzem, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, zapomnianym. Aby przez następne 40 lat móc dopiero wtedy służyć Bogu. Każdy z nas, jeśli chce być syty swojego życia, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w Starym Testamencie w szczególności bardzo często występuje to, to określenie: odchodzili z tego świata syci dni, syci chwały, syci błogosławieństwa. Czy chcielibyśmy odchodzić z tego świata? Nasyceni chwałą, błogosławieństwem, syci dni, których dożyliśmy? Tylko nie mówcie, że nie, bo nie uwierzę. Każdy by chciał, każdy by chciał, bo nie tylko jesteśmy syci, ale wiemy dokąd idziemy. Wiemy, że już nie możemy być tutaj ani jednego dnia dłużej. Mamy pełnię, ale ciało ogranicza nas tylko do pełni tutaj, na tym świecie. Ale to, co nas czeka, jest. O wiele wspanialsze. Oni musieli się nauczyć, że człowiek sam z siebie jest nikim. Człowiek sam z siebie nie może służyć Bogu. Człowiek sam z siebie potrafi wiele, oczywiście, jest Bożym stworzeniem. Człowiek bez Boga może bardzo wiele, ale jeśli chcesz żyć życiem Bożym, jeśli chcesz służyć Bogu, musisz oduczyć się polegania na sobie, oduczyć się polegania na własnych odczuciach na własnych myślach, własnych pragnieniach, własnych umiejętnościach. Apostoł Paweł najlepiej to powiedział, stwierdzając iż wszystko, wszystko co ma jakiekolwiek znaczenie. Mówił tutaj o swoim pochodzeniu wysokim. Mówił tutaj o swojej pozycji społecznej. Mówił o wykształceniu, stwierdził, że wszystko to jest jak śmiecie, ponieważ to Blokuje go w poznawaniu Chrystusa, ale Bóg wykorzystywał te jego umiejętności wtedy, kiedy on był całkowicie mu poddany. Chrześcijanie to bardzo dziwny człowiek. To człowiek, który nieustannie się uczy, nieustannie się kształci, nieustannie dąży do czegoś nowego. To człowiek, który nie stoi w miejscu, a jednocześnie to człowiek, który nie polega na tych umiejętnościach, które posiadał, nie polega na tych zdobyczach, które stały się jego udziałem. Ale jednocześnie, będąc posłusznym Bogu, doświadcza niesamowitej rzeczy. Bóg używa tych jego umiejętności w jego życiu, w jego służbie. Ale on nie ma najmniejszej wątpliwości, że to dzieje się za sprawą Boga, właśnie, że nie ma w tym jego chwały, nie ma w tym jego mocy. Zaiste, bardzo dziwny człowiek. Każdy chrześcijanin jest dziwnym człowiekiem. Dziwnym dla tego świata. Tak więc rozpoczynając nasze nowe życie, musimy być wyposażeni w obecność Ducha Świętego. Bez tego nikt z nas, nikt z nas nie może żyć życiem Chrystusowym. To jest niemożliwe. Mówię to zawsze wtedy, kiedy ktokolwiek ze mną rozmawia na ten temat. Nie ukrywam tego wszędzie tam, gdzie jestem zaproszony i powiem wam, że bardzo często widzę okrągłe oczy. Ludzie, którzy czasami przez lata słuchają Bożego Słowa, oni mówią, że pierwszy raz słyszą coś takiego. No to nie dziwię się, że nie mają żadnej radości ze swojego życia. Nie doświadczają jej. Męczą się. Wiecie na czym polega to męczenie się? Na tym, że widzę katalog zakazów nie wolno mi tego, nie wolno mi tego, nie wolno mi tego, bo jestem chrześcijaninem. Każdego, każdego ranka mogę sobie wyobrazić, że to jest powstanie z łóżka, odbywa się na tej zasadzie, że jest taka y, rampa, która jest nad łóżkiem i człowiek wstaje, wali głową i tu pisze, jesteś chrześcijaninem. I przez cały dzień chodzi i mówi, jestem chrześcijaninem, nie wolno mi tego. No i ma już tego dosyć, bo jest chrześcijaninem, inni mogą, a on nie może. No, jaki tu jest sens, jaka logika? Mało tego, on się wstrzymuje i guzik z tego ma. A sąsiad się nie powstrzymuje, i proszę, Mercedes stoi w garażu. Jak to jest możliwe? Gdzie tu jest sens? Jak można w ten sposób żyć? Tak się nie da żyć. Muszę wam powiedzieć, że przy tym wszystkim mają bardzo trafne spostrzeżenia. Tak się nie da żyć. To jest bardzo dobre spostrzeżenie. Jest tylko. Mały błąd w tym rozumowaniu. Nikt im nie powiedział, że Bóg nie oczekuje od nich życia własnymi siłami. Nikt im tego nie powiedział. Inna sprawa, wiecie, że tak drapie się po głowie często i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że nikt tego nie powiedział? Czy ci, którzy głosili im słowo Boże, też nie wiedzą o tym? Ja sobie wyobrażam, gdybym ja tego nie wiedział, staję przed Wami i myślę ciągle, muszę powiedzieć: dobre kazanie. Muszę im powiedzieć, tak, jest Biblii. A jak to jest w tej Biblii? Ale przecież jak czytam, to jest niemożliwe, żeby tak było. Nie mogę im mówić takich rzeczy. Jest wielu kaznodziejów, którzy korzystają ze skryptu. Wiecie o tym? W Polsce chyba nie można kupić, ale na Zachodzie możecie kupić. Kazania na, na cały rok. Po kolei jest napisane: z, powiedz o tym, zastanów się, chwila ciszy. Powiedz to, niech się zastanowią, chwila ciszy. I później wychodzi jeden, drugi, piąty delikwent, mówi, ale było dobre kazanie. Ale na drugi dzień nikt nic nie wie, co, o co chodziło na tym kazaniu. Nikt nie pamięta. No bo pastor się też męczył. Bo też mówił kazanie o rzeczach, które są mu obce, których nie rozumie i które nie są jego rzeczami, nie są jego sprawami. Niedawno przeczytałem o, w którejś z gazet, nieistotne, w której nie będę reklamował, przeczytałem o pewnym pastorze z Anglii. Który właśnie doszedł do wniosku, że to co robią w kościele to jest bez sensu. I ogłosił, co spotkało się z aplauzem, że od następnej niedzieli nie będzie nabożeństwa takiego klasycznego, tylko będą stoły, będzie kawa, herbata i będą sobie rozmawiali o tym, co ich interesuje. Ludzie byli szczęśliwi. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mówili o tym, co ich naprawdę interesuje. Żyli tym, co naprawdę. Było ich życiem. Doświadczali tego siłami, które są do ich dyspozycji. I to jest uczciwe. I tak być powinno. Kiedy zbierają się uczniowie Chrystusa, to wtedy muszą mieć świadomość, po co się zebrali, z jakiego powodu, co jest przyczyną ich przyjścia na zgromadzenie. Co mają robić na tym zgromadzeniu? Kto ich tu przyprowadził? Jeżeli są uczciwi, a nie mają Ducha Świętego, to na wszystkie pytania odpowiadają, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nawet nie wiem po co jestem tu. Niektórzy powiedzono, kazali mi. Powiedzieli, że jak nie przyjdą, no to w końcu mnie skreślą. No to jestem, no to, to głupio tak być skreślonym. Ale nie mają z tego satysfakcji. Nie są szczęśliwi. Dwie i pół godziny spędzają w zboże, ale myśli, ulej dusza, albo po plaży biegają, albo po góra chodzą. Albo jakiś szybki biznes załatwiają, I nawet nie wiedzą, kiedy się skończyło. Już się skończyło, a kawa, herbata, no i fajnie było. To jest nieporozumienie. Czy wy myślicie, że ja coś tutaj przerysowuję? Ja bardzo delikatnie o tym mówię. Duch Święty został dany, aby człowiek wiedział, po co żyje. O Duchu Świętym jest powiedziane, że On wszystko nam przypomni. Wszystko, czego uczył Jezus. On nas przekona, tak jak świat, i nas przekonał grzechu, a więc przekona nas o konieczności zbawienia. O tym, że jeśli nie będziemy zbawieni, to zginiemy po prostu. On przyniesie nam pokój. Jeśli Duch Święty jest w nas, jesteśmy pełni pokoju. Pełni pokoju. Wtedy wiemy, po co żyjemy, wiemy dla kogo, wiemy, co za tym wszystkim się kryje. Ludzie zadają sobie pytanie czasami, no ale skoro my jesteśmy wierzący, to czemu się nie dzieją takie rzeczy, jak się działy tam, gdzieś albo gdzieś tam się dzieją, bo w książce wyczytałem. Łukasz 24, 49 mówi nam taką prostą rzecz: Oto ja syłam na Was obietnicę mojego ojca, wy zaś. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Tu już jest mowa o mocy z wysokości. Oczywiście to dotyczy, jakżeby inaczej, obecności w nas Ducha Świętego. I spójrzmy do Marka 16. Pamiętajmy, Duch Święty, moc z wysokości, Marek 16, 17 do 18. Mówimy cały czas o tym, co Bóg dla nas czyni. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili. Nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Bóg mówi, że takie znaki będą towarzyszyły ludziom wierzącym. To on nie zależy od nas w ogóle. To jest Boża obietnica. My nie możemy tych znaków w żaden sposób zbudzić. My nie możemy sprawić, żeby się pojawiły. Nie ma takiej możliwości, ponieważ tak Bóg zdecydował. Otrzymujecie Ducha Świętego, a razem z Nim moc, która... Jest z wysokości. Ale to nie wszystko. Ja jeszcze sprawię, że będą Wam towarzyszyły pewne znaki. Tu mówię o uzdrawianiu, o wyrzucaniu demonów, mówieniu innymi językami i itd., itd. Czy wiecie, że tego się nie da zrobić bez Ducha Świętego? To jest niemożliwe. Tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, nie ma tych wszystkich znaków towarzyszących. To nie są znaki zastępujące obecność Ducha Świętego. To nie są znaki, które świadczą o naszej przynależności do Boga. To są znaki, które towarzyszą służbie Kościoła. Towarzyszą. I Bóg decyduje, kiedy one zaczynają się objawiać, i Bóg decyduje, w jakiej postaci, w jakiej ilości, w jakim natężeniu, bo to jest obietnica z wysokości. My nie możemy w żaden sposób zmusić Boga, aby On, te znaki w ten czy inny sposób zaczął wywoływać. To jest to, co Bóg nam daje. My nie musimy się skupiać na tym. Jestem bardzo ostrożny w stosunku do ludzi, którzy piszą książki czy też mówią kazania i podają taką listę swoich doświadczeń, niesamowitych doświadczeń z Bogiem. Jestem bardzo ostrożny w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że. Bóg mówi, że takie rzeczy mogą nam tylko towarzyszyć, ale to nie jest cel i sens naszego życia z Bogiem. To jest coś, co może nam towarzyszyć i wtedy to towarzyszy, kiedy Bóg uznaje to za potrzebne i za skuteczne w swoim działaniu. Pamiętajmy o tym w odniesieniu do wszystkich chwalipiętów. Co jeszcze Bóg robi? 1 Koryntian 3:11 1 Koryntian 3,11 uczy nas rzeczy, która powinna być, spłynąć na nas jak balsam pełen pokoju. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. My nie musimy się męczyć nad tym, żeby mocno postawić swoje kroki na jakimś dobrym fundamencie. Psychologia, psychiatria zawsze zmierza do tego, żeby człowieka mocno usadowić na czymś, na czym będzie czuł się bezpiecznie. Bo to jest początek jakiejś normalnej kuracji, wyjścia z problemu. Otóż Bóg to załatwił. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli jesteś człowiekiem napełnionym Duchem Świętym, to jednocześnie Bóg stawiać na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. To jest fundament niezniszczalny. I z tego fundamentu nikt nie może cię zrzucić. Nikt nie może cię zrzucić. Bóg również tego nie zrobi. Z tego fundamentu możesz tylko sam zejść, bo Bóg daje nam taką wolność. Nikt nie może cię zrzucić, nikt nie może wywrzeć na ciebie presji. Bóg sam cię nie wyrzuci. Boże słowo mówi, że nawet jeśli jesteśmy niewierni, to Bóg pozostaje wierny swojemu wyborowi. My możemy sami zajść z tego fundamentu. Nie zdajemy sobie sprawy, że to poselstwo jest, byłoby błogosławieństwem dla milionów ludzi. Ludzi, którzy szukają swojego miejsca, ludzi, którzy każdego dnia. Zabijają strach w swoim sercu tabletkami nasennymi, alkoholem, narkotykami, cudzołóstwem, pieniędzmi, bo nie mają pokoju, bo nie wiedzą, dokąd zmierzają. Nie znają swojego miejsca przeznaczenia. Wszystko, na czym stoją, jest płynne i wiedzą o tym. To jest cudowne poselstwo dla milionów ludzi. A niektórzy ludzie, którzy słyszeli to poselstwo, lekceważą go sobie. Nie uznają go za coś tak wartościowego, aby na tym ustawić swoje życie. To jest straszne. Wielu z nas również ma pewien problem, usługując i zadając sobie pytanie, no ale no co ja mogę zrobić więcej, żeby ten człowiek, ci ludzie i tak dalej, i tak dalej. Szósty werset trzeciego rozdziału mówi: a to jest wyznanie Pawła, ja zasadziłem. Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. Znowu nic nie możesz zrobić w sprawie wzrastania duchowego człowieka. Nic. To Bóg daje wzrost. To od razu pokazuje, gdzie jest nasze miejsce, a gdzie jest miejsce Boga. Natychmiast. Nic nie możesz zrobić w kwestii, żeby któryś człowiek zmienił swoje życie. Nie możesz nic zrobić. Zrozummy to. Na to ma tylko wpływ Bóg. Bo Bóg daje wzrost. Tam jeszcze jest coś napisane, ale do tego wrócimy później. Nie możemy rzucać się jak ryba złapana w sieć, szukając drogi jakiegoś wyjścia, ponieważ myślenie tego typu jest zupełnie niewłaściwe. Bóg daje wzrost. Jakiś czas temu, no to było sporo lat temu, mając problem z pewnymi ludźmi, modliłem się, żeby. Bóg w tej sprawie coś zrobił, ponieważ ja nie miałem pokoju. I wtedy Bóg w modlitwie powiedział mi słowa, które do dziś pamiętam. Jeżeli mnie nie słuchają, to ciebie również słuchać nie będą. Proste jak drut. Do głowy mnie przyszło takie proste rozwiązanie. Ale Bóg powiedział prawdę. Wszystko, wszystko jest ukryte w Bogu. Bóg jest siłą i mocą, która sprawia, że człowiek wzrasta, że człowiek staje się prawdziwym uczniem Chrystusa. To nie zależy od człowieka. Nie będę czytał o tym, że Bóg daje nam dary, bo to wiemy. Bóg daje nam różnego rodzaju dary. To są dary duchowe, ale to są też dary, które mają taki wymiar fizyczny, jak to nazwijmy. O tych duchowych darach możemy bardzo wiele przeczytać: o miłości, o pokoju, ale też możemy przeczytać o tym, że jeśli jesteśmy posłuszni, to Bóg błogosławi działania naszych rąk. Bóg błogosławi naszą pracę. Daj nam obfitość. Niektórzy ludzie mają taki bardzo dziwny sposób myślenia. Są przekonani, że jeżeli więcej pracy włożą, będą więcej pracowali, to będą mieli więcej. No chyba się zgodzicie, że tak ludzie myślą. Bo jak powiecie, że się nie zgadzacie, to nie uwierzę. Tak ludzie myślą, że jeżeli więcej pracują, to będą mieli więcej. Pierwsza konstatacja jest taka: nigdy nie są zadowoleni. Mierząc, mają więcej. Nigdy nie są zadowoleni, ponieważ odkrywają, że nadal mają mało. I zastanawiają się, to jak ja żyłem, jak miałem połowę z tego. To przecież jest niemożliwe. Ale to i tak jest dobra sytuacja, ponieważ często jest tak, że czas poświęcony na pracę dodatkowo raz tyle czynił uszczerbek na zdrowiu, i duża część tych pieniędzy idzie na leczenie. W innym przypadku, a to już nie są żadne dywagacje, to jest powszechność. Możemy w poniedziałek to sprawdzić w gazetach. Możemy w poniedziałek sprawdzić, czytając, ile było wypadków, kto ile pieniędzy stracił. Wiecie jak? Ludzie pracują, pracują i kupują sobie samochody. I teraz są zadowoleni, bo mają samochód. Poświęcili więcej pracy. Okazuje się, że niestety. Jeden wypadek, rok pracy poszedł. Nie ma takiej zasady: więcej pracuję, więcej mam. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Więcej pracuję, więcej mam. Musimy zrozumieć, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to całkowicie polegamy na Bogu. Wracam do tego, co mówili na samym początku. Bóg nas chce oduczyć polegania na sobie. Chce nas oduczyć, abyśmy polegali na własnych siłach. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dodane. Czyż nie tak mówi Boże Słowo? Poprzestawajcie na tym, co macie. Czyż nie tak mówi Boże Słowo? To jest bardzo trudne, ale jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie będziemy mieli z życia satysfakcji. Pamiętam sprzed lat taką rozmowę z pewnym człowiekiem, byłem zaproszony do takiej niewielkiej grupy i później rozmawialiśmy na temat na różne tematy, między innymi sprawa pieniędzy tam wyszła. I ten człowiek mówi w ten sposób. Ja tego nie powiem, po, po ich niemu, bo to nie umiem tak mówić. Ale. I to, to brzmiało tak bardzo śmiesznie. Ale mówi, pastorze, ja Bogu dziękuję, że Bóg mi nie dał pieniędzy. Bo ja to wiem, że jak miałbym pieniądze, to bym zgupiał. Ja kiedy widzę pieniądze, to mam w oczach coś mi się dzieje. I to powiedział człowiek, który miał żonę i trójkę dzieci. I którym się nie przelewało, było mu trudno w życiu. Ale on rozumiał swój problem. I rozumiał, że jako chrześcijanin. Powinien jednak Bogu zaufać. Te dzieci nie miały roczku, to były dzieci w wieku 10, 12 lat. Rosły, miały, były dobrze ubrane, dobrze odżywione, rachunki wszystkie popłacone. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak się to działo, ale jednak się działo. Jednak się działo. Bo Bóg o to dba. Wielu z nas doświadczyło tego w swoim życiu. Ja też tego doświadczyłem. I dlatego wiem, o czym mówię. Nie jest rzeczą, oczywiście, dobrą, jeżeli chrześcijan jest leniwy, o tym będziemy jeszcze mówili. Ale nie można tutaj granicę przekraczać. Nie powinno się jej przekraczać, bo to nie daje mi satysfakcji. Nie jestem zadowolony ze swojego życia. Spójrzmy jeszcze do listy do Galacjan, do rozdziału 5 od 13 wersetu. Bo wy do wolności. Powołani zostaliście, bracia. Bóg nas powołuje ze zniewolenia grzechu. Bardzo często ze zniewolenia różnych nałogów. Ilu z nas podniosłoby rękę wtedy, kiedy padło pytanie, czy jako człowiek niewierzący piłeś, upijałeś się? Ilu z nas podniosłoby rękę, gdyby, gdyby było pytanie, czy miałeś do czynienia z narkotykami? Ilu z nas parało się innymi złymi rzeczami? Bóg nas z tego uwolnił. Jesteśmy powołani do wolności. To nie jest sprawa naszej pracy, samodyscypliny, ale to jest łaska, która nas spotkała. To Bóg zrobił. Myśmy tego nie zrobili. To Bóg zrobił. Ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Słuszcie jedni drugim w miłości. W tym fragmencie zawiera się również prawda o czymś innym, ponieważ ten list jest listem dogmatycznym, o tym warto wspomnieć. Ta wolność, o której Bóg wspomina, dotyczy również sfery ducha. Ludzie byli związani religią i nie dawało im to satysfakcji. Nie byli szczęśliwi. Wszystkie religijne czynności czynili, ale nie było pokoju w sercu, nie było radości w duchu. Było bezsens, było zniechęcenie. Była świadomość, że to nie jest ta droga. Ale Bóg wyrwał nas z takiego zniewolenia i dał nam wolność w Duchu Świętym. Wolność w Duchu Świętym. Nie myśmy do tego doszli. Nie ma na świecie człowieka, który własnymi siłami wyzwolił się z więzów grzechu, z więzów religii, z więzów upadku. Nie ma takiego człowieka. Taki człowiek nie istnieje. A jednak Bóg czyni to z ludźmi i powołuje ich do absolutnej wolności. To wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, dotyczyło tego, co Bóg robi dla nas. Co Bóg robi dla naszego życia? I czy przyszło nam do głowy, jak słuchaliśmy tego, takie pytanie? No to co my właściwie mamy do, do zrobienia? Co my mamy do zrobienia? Wszystko zostało zrobione. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie musimy grzeszyć. Podkreślam, nie musimy grzeszyć. List do Rzymia nas uczy o tym. Piąty, szósty rozdział. Nie musimy grzeszyć. Oczywiście możemy, mamy taką wolność, mamy taką swobodę, ale przed nawróceniem musieliśmy grzeszyć. Jako upadli i całkowicie zniewoleni grzechem ludzi. Ludzie, jesteśmy wolni, nie musimy grzeszyć. Możemy służyć Bogu z radością, bo On nas do tego powołał. Postawił nas na fundamencie zbawienia, który jest niezniszczalny. Obdarował nas swoją osobą w postaci Ducha Świętego, który nas wypełnia. Dał nam moc z wysokości, aby wypełniać wolę Bożą Jego siłami czyni jako on sam on sam czyni nasze życie możliwym do zaakceptowania przez niego obiecał że da nam również znaki które będą towarzyszyły jego obecności w naszym życiu i naszej służbie dał nam również świadomość że jeśli nas powołuje do służby to nie każe nam robić rzeczy niemożliwych. Nie każe nam zrobić człowieka, kogoś wierzącego, bo to nie jest nasza rola. To jest cudowne życie. To jest po prostu życie, w którym można być usatysfakcjonowanym, Można odpocząć. O tym duchowym odpocznieniu mówi nam list do Hebrajczyków. Izraelici wyszli z Egiptu, co jest synonimem grzechu, przeszli przez pustynię, co jest synonimem duchowego. Wzrostu oczyszczenia, aby wejść do Izraela, co jest obrazem duchowego odpoczynienia. Bóg chce, żebyśmy duchowo odpoczywali. Bóg chce, żebyśmy przychodząc na zgromadzenie, jeden przez drugiego wychwalali Jego cudowne dzieło. Jeden przez drugiego dawali świadectwo Jego cudownej obecności w naszym życiu. Jeden przez drugiego świadczyli o tym, że On się mną opiekuje. Że On mnie wspiera, że On jest ze mną. Kiedy przychodzimy na zgromadzenie, to z naszych piersi, z naszych ust wyrywa się jeden wielki krzyk uwielbienia, przed którym demony uciekają i drżą, bo wiedzą, że ci ludzie nie żartują. Oni mówią prawdę w swojej modlitwie. To jest ich Bóg, to jest ich chwała i my nie możemy im nic uczynić. Miłość, która przychodzi razem z Bożą obecnością, która znajduje się wśród darów Ducha Świętego, sprawia, że ten Kościół jest owładnięty tą cudowną miłością. I kiedy ludzie z zewnątrz patrzą, tak mówią, mówią dzieje apostolskie, nie podchodzą, jest im wstyd, czują się brudni, czują się niegodni, jest im wstyd i boją się, bo wyczuwają Ducha którego nie mają. Dzisiaj do kościołów przychodzą ludzie, którzy są całkowicie obcego ducha i czują się całkiem dobrze. To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, do czego doprowadziliśmy samych siebie, do czego doprowadzamy kościoły, nie będąc świadomi tego, jakie może być, jakie winno być życie każdego z nas. Czego Bóg ode mnie oczekuje w takim razie? Czy w ogóle już mnie tutaj nie ma? Czy ja się tu nie liczę? To wszystko jest dla mnie, a więc liczę się. Jestem tu najważniejszy. Czytano tutaj psalm o tym, że Bóg uczynił nas niewiele niższym, niewiele niższym od aniołów. Mateusz 28, 19-20 mówi nam, czego Bóg od nas oczekuje. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Och, jak niewiele Pani oczekujesz od nas. Mamy tylko iść i mówić o tym, co się nam przydarzyło w życiu. Nie musimy niczego wymyślać. Nie musimy się czuć niekomfortowo, kiedy. Podajemy tę czy inną informację, ponieważ to jest informacja o mnie, o mnie, o mojej osobie, o mojej rodzinie, o moim kościele. To jest coś, co ja przeżywam na co dzień. Ja nie mogę zamknąć ust, aby o tym nie mówić. Jakaż to wielka sprawa, jakaż to straszliwa trudność, przed którą Bóg nastawia. Czy tak wiele od nas oczekuje? W moim przekonaniu prawie nic, prawie nic. Spójrzmy do tego listu do Koryntian, już, który mieliśmy przed naszymi oczyma. I zobaczmy, czego Bóg nas oczekuje, jeśli już trafimy na ludzi, którzy chcą słuchać. Szósty rozdział. Szósty werset, przepraszam. Trzeci rozdział. Ja zasadziłem, Apollo spodlał. Mamy sadzić i podlewać. Co to oznacza w duchowym wymiarze? Od nas jest powiedziane, że zostaliśmy wyrwani ze świata i przeniesieni do Królestwa Bożego. Coś, co się wyrywa, wychodzi razem z korzeniami. Niektórzy byli jak taka polna trawka, niektórzy byli jak porządny chwast, oj trzeba się namęczyć, ale wyszło razem z korzeniami. Niektórzy być może byli jak potężne drzewa i jeżeli czasami widzimy drzewo wyrwane przez wichurę, to widzimy jak potężne było były jego korzenie. Ale dla Boga to nie stanowi nie trudności. Wszystko to wyrwał i przeniósł do Królestwa Bożego, do swojego Królestwa. My mamy sadzić. Bóg powiedział: Jestem z Tobą, wszystko, co chcesz, jest do Twojej dyspozycji. Wyrywaj moimi siłami i przesadzaj do mojego Królestwa. Ale pamiętaj, żebyś podlał. Jeżeli kogoś przeniesiesz do nowej rzeczywistości, to powiedz Mu, jak ta rzeczywistość wygląda. Powiedz mu Ewangelię, a ja będę dawał wzrost. Nie martw się o to, czy ten człowiek urośnie, czy nie urośnie. To nie twoja rzecz. Czy to taka stresująca propozycja ze strony Boga? Czy to tak straszne zadanie, które nam dał do wykonania? Myślę, że to wręcz przyjemność, iż Bóg nas włączył do takiej służby. Tym bardziej, że on jest w końcu odpowiedzialny. Tak naprawdę on jest odpowiedzialny. Za to, czy to przyniesie odpowiednie owoc, najpierw wzrost później owoc. Pierwszy Koryntian 9, 24 do 27 mówi nam taką rzecz, która może dla niektórych być właśnie problemem. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc wiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. O czym mówi nam ten fragment? Czego Bóg u nas oczekuje? Bóg oczekuje, żebyśmy się stosowali do zasad, które przyjęliśmy wraz z Ewangelią. No, czy to tak straszliwe od nas oczekiwanie? Dlaczego oczekuje tego od nas? Abyśmy nie wrócili do tego, co było, po prostu z tego jednego, jednego powodu. Aby znowu nam się nie przydarzyło coś strasznego, abyśmy znowu nie popadli w grzech. Jeśli więc biegniemy, to według zasady, którą ustalono. No nie wyobrażam sobie takiego mityngu lekkoatletycznego. Bieg na 100 metrów i nagle starter strzela, a każdy biegnie w swoją stronę. Kto wygrał? I jakie czasy osiągnęli? Wielu z nich będzie twierdziło, że są rekordzistami świata, ale nikt tego nie jest w stanie zweryfikować. Czy wiecie, że są tacy ludzie? Spotkałem takiego człowieka parę lat temu odwiedził nasz zbór i mówi, że no fajnie, fajnie, ale nie, nie, on, on w żadnym kościele się nie znajduje. On po prostu nie może być w żadnym kościele, bo on jest ponad to wszystko. No rekordzista świata, pobiegł swoim tropem i nikt nie w stanie zweryfikować tego, co on mówi. Jedną rzecz powiedziałam Jesteś człowiekiem, który nie zna Chrystusa, a uważasz siebie za nie wiadomo kogo. Chrystus to Kościół. Tak mówi Boże Słowo. Chrystus to Kościół. Więc jeżeli ktoś jest ponad Kościół, to znaczy, że jest ponad Chrystusa. No, gratuluję. Może się trafił jakiś nowy Bóg, o którym nikt nic nie wie. Bóg nas uczy pewnych zasad. I te zasady powinniśmy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa i dobra. Paweł mówi, jeżeli walczę na pięści, no to uderzam nie w próżnię. Jak myślę, że wszyscy widzieli boks. No, chyba byłoby śmieszne, gdyby. Dwóch facetów na ringu machało rękami dorzucony tyłem do siebie. No, nie wiadomo o co chodzi w ogóle. No tak by to miało wyglądać, prawda? A Paweł mówi nie. Nie w próżnię, ale w przeciwnika. Według zasad, jakie obowiązują. Żeby tak żyć, potrzebne są dwie rzeczy. Potrzebna jest dyscyplina i potrzebny jest wysiłek. Wysiłek bez dyscypliny nie funkcjonuje, a dyscyplina bez wysiłku również nie. No, i tu mamy pewien problem, bo niektórzy ludzie mówią: Ach, ciągle mi ktoś zwraca uwagę. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli jesteś tym, któremu zwracają uwagę, to znaczy, że przekraczasz zasady i ktoś widzi to, i ktoś chce cię uchronić przed upadkiem. Jeżeli chcesz być w kościele, jeżeli chcesz być człowiekiem, który służy Chrystusowi, to musisz się zgodzić z tym. Że Bóg będzie ci przypominał w różny sposób, w różny sposób, aby te zasady stosować. Czy wiecie, że nikt nie musi nam zwracać uwagi? Czy wiecie o tym? Przeczytam Wam. A to jest szczególnie dla tych, którzy się czują często urażeni, bo ktoś im zwraca uwagę. To czy, słuchajcie, co jest napisane. List Judy, trzeci werset. Umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznając za konieczne, podkreślam, konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym raz na zawsze. I piąty werset. A chcę wam przypomnieć chcę przypomnieć wam którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Jaki z tego wniosek? Jeśli będę słuchał Bożego Słowa, to nikt nie będzie musiał z niczego, nikt nie będzie musiał zwracać uwagi, ponieważ to Bóg będzie mnie uczył bezpośrednio. Przyznaję, wolę być w szkole Pana Boga. Wolę, żeby to Pan Bóg mnie, jak trzeba, wali po łapkach. Wolę, żeby to Pan Bóg, jak trzeba, przeciągnął mnie. Wolę, żeby to Pan Bóg, jak czytam Boże Słowo, powiedział mi, Titi: ti, o wiele trudniej jest to drugiego człowieka, to prawda. Ale jeżeli nie słuchasz Pana Boga, to Bóg pośle kogoś, bo Bóg Cię kocha i Bóg nie chce, żebyś zmarnował swojego życia. Bóg nie chce, żebyś wrócił do starego życia. Bóg nie chce, żebyś wrócił do alkoholu, do narkotyków, do cudzołóstwa, do robienia pieniędzy, do oszustwa. Ale Bóg chce, żebyś żył. Czytaj Boże Słowo i słuchaj, co Bóg mówi do Ciebie. A Bóg nie pośle do Ciebie nikogo. A jeśli pośle, to wtedy tylko jeżeli chce Cię pochwalić i chce użyć Cię do, czego, do czegoś szczególnego, i będziesz wtedy wyróżniony i będziesz wtedy wyniesiony na oczach innych. A tak może się zdarzyć, że Bóg Dzieciątko do ciebie pośle, małe dziecko, które przyjdzie do ciebie i powie ci, wujek śniłeś mi się, ale to był bardzo straszny sen, ponieważ w tym śnie diabeł cię ciągnął za rękę i ty wcale się nie chciałeś opierać. Już w naszym, w naszym zborze parę dzieci miało różne dziwne sny i parę osób musiało się wstydzić z tego powodu. Jeżeli masz problem, to żeby się nie okazało, że, że Pan Bóg jeminkę pośle. Jeminka akurat na ten moment wsiądzie samochodu i sama przyjedzie i powie ci, co ma do powiedzenia. No i będzie problem. Dla, niektórych, dla tych, którzy nie wiedzą, jeminka ma parę miesięcy, ale co to dla Pana Boga? W końcu Biblia mówi z ust niemowląt i sących: zgotowałeś sobie chwałę. Żaden problem dla Pana Boga. Pierwszy Korytian 10,31 mówi nam o rzeczy, o której troszeczkę wspomniałem, ale chcę o niej jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie dla Pana Boga. Jesteśmy nowym stworzeniem. Nie ma, nie ma rzeczy w tym nowym życiu, która by podlegała mojej jurysdykcji, a część podlega jurysdykcji Pana Boga. Wszystko co czynię, czynię dla Pana Boga. Witam się z kimś na rozpoczęcie nabożeństwa, witam się z Bogiem. No, teraz uwaga. Jak się witam z niektórymi, a może niektórych omijam? Zastanówcie się, przecież wszystko robię dla Pana Boga. Wszystko. No, gdzież to słowo tu musiało się znaleźć? Wszystko. Wszystko. Jakie tu są wymienione czynności, jedzenie i picie, czyli coś, co jest najbardziej naturalną i najbardziej na części powtarzalną rzeczą w naszym życiu. Nie zawsze idziemy do szkoły, nie zawsze zdajemy egzaminy, nie zawsze jedziemy na urlop, ale zawsze jemy i zawsze pijemy. Jest to konieczne. W najprostszych sprawach czynimy wszystko dla Pana Boga. Pracuje, to nie kombinuje jakby tutaj pracodawcę wydutkać odpowiednio, tylko pracuje, bo Bóg to widzi i chce się Panu Bogu pochwalić. I na końcu mówi Panie, patrz jak dzisiaj się napracowałem. A Bóg mówi, ja Ci to wynagrodzę. Jeżeli jadę samochodem, to też do siebie mówię, to nie rozglądam się, gdzie policja stoi, tylko jadę tak, żeby przysporzyć Bogu chwały. To nie jest na tej zasadzie, jak ten, o ten pierwszy człowiek, który mówił, że rano wstaje i wali głową, pisze, jestem chrześcijaninem, i muszę. Nie, ja tak robię, bo to jest mój sposób życia. Po prostu, to jest mój sposób życia. Swego czasu. To było w tym roku, początkiem roku, na stacjach niektórych benzynowych można było wziąć nalepkę. Niestety już nie zdążyłem. Ku mojemu zdumieniu szybko się rozeszły, gdzie było napisane: Nie daję łapówek. I na samochód się to naklejało. Wiecie, że policjanci bali się takich samochodów. Nie chcieli za bardzo do tych kierowców tam podchodzić. No wiecie dlaczego, nie? Jest to jakiś policjant? Bo ktoś, kto sobie to przykleił, daje informację o sobie: Taki jestem, tak żyję. Nie daje łapówek. Po prostu. Chrześcijanin tak żyje, czy je, czy pije, czy wykonuje jakiekolwiek czynności. We wszystkim widać jego przynależność do Boga. On się do tego nie zmusza, nie jest chętny do sprzedania części swojego dziedzictwa, nie można Go kupić. Po prostu tak żyje. Czy tak żyjemy, czy tak żyjemy? To jest odpowiedź, to jest pytanie, które musimy sobie dać odpowiedź. I na koniec chcę powiedzieć, że aby wykonać dobrze zadania, które Bóg nam dał, potrzebujemy trzech rzeczy. Modlitwa, w tym zawiera się również studium Bożego Słowa, poświęcenie, czyli całkowite oddanie się do dyspozycji Boga i wierność. Wierność, która sprawia, że nie mogę być kupiony. Nie mogę być kupiony przez nic i przez nikogo. Czy to tak dużo? Jeszcze raz tylko powtórzę, bo już czasami używałem tego zdania, zdania Augustyna, świętego Augustyna, który powiedział Kochaj Boga i rób co chcesz. Rób co chcesz, ale najpierw kochaj Boga, a później rób co chcesz. Jest wspaniałą rzeczą być chrześcijaninem, ale jest tragiczną rzeczą być człowiekiem, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem i męczyć się. I męczyć się, i męczyć się, i nie widzieć sensu tego życia. Jeżeli się męczysz, nie widzisz sensu życia, to nie masz Ducha Świętego. Nie rozpocząłeś właściwie. I wszystko, co dzieje się dalej, jest konsekwencją złego początku. Albo jest konsekwencją, co też się zdarza, Twojego odejścia od zasad. Wróciłeś do Starego Życia. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że człowiek, który odchodzi od Boga, to się nie dzieje z dnia na dzień, zaczyna znajdywać upodobanie w rzeczach, które przed nawróceniem lubił, czuł się w nich dobrze. Czy to nie jest ciekawe, że ludzie, którzy nawrócili się z alkoholizmu, wtedy kiedy odchodzą od Boga, wracają do wódki właśnie? Wcale nie stają się dyrektorami, wcale nie stają się wielkimi biznesmenami, ale wracają do wódki. Bo człowiek potrzebuje fundamentu, zrozummy to, czyli czegoś, gdzie się dobrze czujemy, pewnie się czujemy. Środowiska, w którym dobrze funkcjonujemy. Jeśli to nie jest Kościół, jeśli to nie jest Królestwo Boże, no to będzie to coś ze starego życia, gdzie się dobrze czuliśmy. Wrócimy do tych środowisk, wrócimy do tych zajęć. No cóż, Biblia mówi, że umyta świnia znowu tarza się w błocie. A pies wraca do swoich wymiotów. To jest niesmaczne porównanie. Ale on oddaje obraz tego, o czym mówi nam i przed czym przestrzega nas Słowo Boże. Tak więc kończąc, żeby być chrześcijaninem, niewiele trzeba. Ja powiem coś, czego jeszcze nie powiedziałem. Trzeba strasznie dużo siły. Trzeba strasznie się namęczyć, żeby nie być chrześcijaninem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że człowiek musi wzbudzić sobie straszną wiarę, że jego pradziadek był małpą. Nie ma żadnego dowodu na to. Żadnego dowodu na to nie ma. Łatwo jest uwierzyć, że Bóg jest stwórcą tego świata i że Bóg stworzył również człowieka. Jest zbyt wiele dowodów na to, że tak właśnie jest. A nie ma ani jednego dowodu na to że naszym moim nie przepraszam, że przodkiem niektórych były małpy. Trzeba strasznej wiary. Jakąś trzeba religię uprawiać, żeby być takim nihilistą? Jak trzeba strasznie siebie nienawidzić, żeby każdego dnia mówić Bogu nie. To jest coś, w czym nie chciałbym żyć. Ja może nigdy aż tak nie żyłem. Chociaż byłem człowiekiem, który nie był świadomie wierzący. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie wyobrażam sobie, to się nie mieści w mojej percepcji, że mogę żyć bez Boga i bez Kościoła. Nie, że nie potrafiłbym, nie miałbym sensu ani celu takiego życia. Każdy dzień spędzony poza Chrystusem i poza Kościołem jest dniem straconym. Dlatego modlę się często o to. Może często, to może, no chociaż często. Modlę się o to, żeby, jeśli już nie mam nic do zrobienia na tym świecie, nic, w czym Bóg mógłby mnie użyć, to niech Bóg mnie zabierze do siebie, bo szkoda mojego czasu. Szkoda. Cóż miałbym tutaj robić? Miałbym co? Kupić sobie inne auto i tak mi się rozleci. Kupić sobie kolejne spodnie i tak się rozprują. Mogę wymieniać takich czynności masę. Nie ma sensu życie bez Boga. Życie bez Boga jest bez sensu. Dlatego musisz coś robić będąc bez Boga, aby zabić to w sobie, zabić to myśl w sobie, bo nie da się tak żyć. Tak więc niewiele trzeba, żeby być chrześcijaninem. Niewiele trzeba, żeby żyć z Bogiem. Naprawdę niewiele. Bóg dla nas wszystko zrobił i za nas wszystko zrobił, zaprosił nas na gotowe i to jest wszystko, czego on nas oczekuje. Te parę rzeczy, które wymieniliśmy, i parę, których nie wymieniliśmy, to jest nic wobec błogosławieństwa i doskonałości, którą ob nas obdarzył. Trzeba być głupcem, żeby rozumnie nie wybrać tego, co jest korzystne dla mnie, korzystne dla mojego życia, dla mojej przyszłości i wieczności i co naprawdę może mi dać satysfakcję. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci. Za wszystko, co uczyniłeś dla nas, nie wymienimy tego ani dzisiaj w modlitwie, ani być może nawet do końca świata, ale chcemy zaufać, że dziękujemy nie tylko za rzeczy, które sobie uświadamiamy, ale za przede wszystkim te, których sobie nie uświadamiamy. Dziękuję Ci za Twoją nieustanność, obecność, nieustanną obecność w naszym życiu, za Twoją wierność, za Twoją dobroć. Dziękuję Ci, że masz dla nas cierpliwość, miłość i nieustanne przebaczenie. Chcecie prosić Panie, żeby te tak niewiele spraw, które powierzyłeś w nasze ręce, żebyśmy spełniali z radością, z wdzięcznością w sercu. Chcecie prosić Panie, żebyś uczył nas, jak być mądrym i dobrym uczniem Chrystusa jak się Tobie podobać. Chcę Ci prosić, żebyś dał nam wszystkim satysfakcję, sytość. Żebyśmy, pani, byli przepełnieni pokojem, radością, przepełnieni obecnością Twojego Ducha Świętego. Żeby nasze usta były wypełnione błogosławieństwem, dziękczynieniem, miłością, radością. Żeby nie znalazło się w nich miejsce na przekleństwa, na plotki, na złe rzeczy. Daj nam umysł, który poznaje Ciebie, który doznaje takiej przemiany, że rozumie sprawy, o których nigdy nawet by nie pomyślał, że istnieją. Panie, możesz nas uczynić geniuszami w tobie. Jesteśmy otwarci na to, byleby być bliżej ciebie. I byleby tylko każdy z nas mógł o sobie powiedzieć, że raduje się z życia z tobą. Amen.